Dzień dobry, jestem z wami. O Jezus, ile was tutaj. Kurde, powiem wam szczerze, że mi się podoba ta gra. Podoba mi się klimatycznie. Ja myślałem, bo wiecie, ja za Breakthrough nie przepadam. To jest jedyna część medala, której ja nie przeszedłem. A cholerka, podoba mi się. Dobra, a właśnie. Jak będą takie pola, ja sobie od razu strzelę zapisek. To właśnie, wyciągamy nasz wspaniały mine detektor. Kurde, trochę mi się to z Minecraftem kojarzy. Cholera, jasno. What the fuck? Nie, dobra, wybuchnę. Czekajcie. Nie mogę wybuchnąć. Mam mało życia. Chcę wybuchnąć. Jakie głupie. Chcę wybuchnąć. O, dziękuję bardzo. To było umyślne. To była jedyna śmierć Kilosa, która była naprawdę umyślna. Jeszcze raz. Ja muszę... Czekajcie. Jeżeli nie ma nic... Skryj się. To jest taki minus, tak? Jeżeli wchodzę na pole minowe, to zaczyna się tak. Cholera, jakie emu... O, o, o. Czyli teraz tak, tak? Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Yeah, udało się. Kilos rules, kilos rules, kilos... O, fuu. Zapisik. Bardzo fajny motyw. Jeszcze trochę mógłby być jakiś taki, wiecie, trochę bardziej, więcej interakcji z tym wykrywaczem min, ale nie narzekam, jest okej. To są te te działa artyleryjskie wroga. Musimy trzy takie zniszczyć. Ja już zlokalizowałem jedno, bo jestem kilos 53. Nie wiem, co to miało do rzeczy, ale fajnie brzmiało. A nie, dobra, zlokalizowałem trzy, okej. Okay. I'm Cox, bitches, I'm Cox. Yeah. Podoba mi się ten jeden garant. Garant, kurde, cały czas mam wrażenie, że wiecie, że... Czy ja mam to zlokalizować, czy... A nie, mogę użyć. Fajnie. O kurde, będzie się działo. Czemu ja tego nie mogę dać dalej? Ej, głupie, dziwne to jakieś działa. O Boże, co się stało? A, uciekaj, synek, uciekaj! Jak z tego wyjść? Ale to akurat było... No nie umiałem z tego wyjść. Jesus Christ. Chora gra. Ała, jeszcze się rąbłem. Pułkowniku. Właśnie, znaczy oficerze. Teraz w ogóle czytam taką książkę, którą chciałem wam serdecznie polecić, o oficerach właśnie. Sama nazwa wskazuje, twierdza oficerów, też o II wojnie światowej, o właśnie szkolenie takim, trochę kryminał, bo tam główny wątek skupia się właśnie na... A, bo to tu trzeba było podłożyć, dobra. Ja się wbijam do tego idiotyzmu. Ale powiem wam szczerze, tak, że ja jeszcze nie spotkałem takiego działa w grach. Chociaż czy to nie jest przypadkiem flag, tylko że po prostu pod taką kopułką? Tak mi się wydaje. O, cholewcia. Chwila. Musimy zrobić save'a. Bo ja teraz planuję zrobić coś takiego. Coś takiego. I coś takiego. Strzelaj. A to ja myślałem, że to... O, patrzcie, jak go wywniecie teraz w popiół. Jo, ale poleciał. Nie no, normalnie cieszę się jak dziecko z takich bajerów. Kurde. No. I tak ma być. Skarbeczku. Dobra, ruszamy dalej. Jeszcze dwa? Nie, jeszcze jedno, bo tak, bo teraz to wybuchło, czyli jedno. Dobra, ruszam. O, fu. To są chyba jacyś nowi oficerowie. Ja muszę potem zobaczyć ich ciała, bo nie wiem, czy to nie są przypadkowym Włosi już. Bo ogólnie, wiecie, przełączka Serin, bo jak wszyscy wiedzą z historii, na której bacznie uważają, to Niemcy byli sprzyjaźnieni, no za ten, mieli pokój z tym, nie, dobra, to są Niemcy. Mieli pokój z Włochami, nie, sojusz nawet, także jesteśmy teraz w Afryce, gdzie oni też, o kurde bela, beautiful. Dobra, wróćmy do tematu. Włosi byli sprzymierzeńcami Niemczech, tak, czyli z nimi też będziemy tutaj walczyć i to jest właśnie fajne. Dobra, jeszcze jedno. I teraz będzie chyba niefajny motyw, z tego co pamiętam. Tak, K98. Powiem wam szczerze, że to odwzorowanie bardziej mi się podoba do wersji Call of Duty. Nie wiem, jakoś takie jest większe, fajniejsze, poręczniejsze. Tak mi się wydaje. Dobra, gra została zachowana. Wszystko git, wszystko gitara. Co ja mam zrobić? Eskortuj niszczyciela min. O, fuck. Czyli jak mnie mam? Mam stąd zejść? Jak mam stąd zejść teraz? Pytanie na... No nie wiem. A może tak? Nie mogę stąd zejść? Ludzie, ale głupie. Kurde, zaciąłem się. Nie. Fucking shit. Muszę załadować grę. Ludzie, czujecie taki coś? Czujecie taki myk? Znowu to trzeba pod... Pyk. Pyk. No pyk, mówię pyk. Czy nie mówię pyk? No nie, czekaj, bo to wybuchnie zaraz na mnie. I co ja zrobię? Aha, to się dołem schodzi, dobra. A ja tu próbuję skakać, nie skakać. Porąbany kilos.
Okej, okay, to jest niszczyciel min, tak? Dzień dobry. Chyba do nich mam się udać. Spoko, mogę tu wsiąść? Ja chcę wsiąść, na pakę chcę wsiąść. Ale shit, nie mogę wsiąść na pakę. A mogę do czołku? A, rozumiem, Bayer, teraz musimy takiego myka stosować. On będzie jechał i rozwalał miny. A ja by... O, ale super. Nie, no super, to gratuluję twórcom, powiem szczerze. Podoba mi się coś takiego. Ten motyw jest zajebiaszczy. I ja teraz będę musiał go eskortować, bo ci Niemcy z góry zaraz będą strzelać. To jeszcze pamiętam. Mein Gasse. Meinen Gasse. Achtung! Minen Gasse. Meinen Gasse. Kocham mój niemiecki. Nie, naprawdę, lovciam ten język. Czy jak podejdę, to mnie zabije? A, to dobrze. W Call of Duty tak było. Muszę uważać, bo zaraz coś czuję, że albo z tylca nas wezmą, albo z przodu. O, tam już, tam jest. Poszedł. Next, please. Wracaj tu. Dobrze. Bóg zapach. Następny? Nine. Dostał. More, please, more. And you. Nie, muszę przeładować. Halt, czołgen, halt. Tankę. Pance, pance, tankę, pance, nie wiem już. Bungo. Wracaj tu. A, to nie są ci. Czy z tyłu ktoś jest? Nie ma. Czy ja może wybucham minami czy coś? Oje. Nie wiem co to. Mam nadzieję, że to strzeli któryś z naszych. A nie taki gnój. Nie, co teraz? I nie, fajne efekty, nie ma co. Nie, ale naprawdę podobają mi się. No cholero mała. Czekajcie, czekajcie. Ja tu muszę panować nad wszystkim, bo zatrzymam się i czołgi mnie przejadą. Nie zatrzymam się. To też mnie ktoś zabije. Cholera, zaraz mi go zniszczy, ej. No nie ma bata. Zgiń, śmieciu. Dostał. Patrzcie, no. Co za dranie. Nie bawię się tak. 16 życia, to jest nie fair. Teraz muszę co chwilę save'y strzelać. Strzelać. To jest właśnie takie mini przenośne. Fajne, możemy tym operować. Jazda jak nie wiem co. Nie! Nie, Deutsche nie. Nein, Deutsche nein. Good, Deutsche good. Dobra. Ruszamy dalej. Strzelając w szkopu, ruszamy dalej. Ej, 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 nie ma się chowa, nie ma się chowania za tym. Co ja powiedziałem? Nie ma się chowania. A widzicie jaka ładna animacja ładowania? Podoba mi się. Jest teraz, powiem wam szczerze, bardziej zadbane to wszystko niż w poprzednich częściach. Wszystko ładnie ładują i w ogóle. Ty, patrz co za dranie. Achtung Jude. No. I znowu Meinen Gasse. Wchodzimy na Meinen Gasse. Meinen Gasse to podejrzewam, że to będzie pole minowe. Meinen to ogólnie miny, a Gasse to pewnie pole. Chociaż nie jestem pewny, także wracaj tu. To są jeszcze teraz snajperzy dodatkowo. Trzeba uważać, bo jeszcze nas zdejmą, nie? Wiecie, teraz nie tylko trzeba uważać na życie czołgów, tylko jeszcze na nasz aktualny stan zdrowia. I to jest najgorsze, że nie mogę iść przed nim, nie? Bo on ma miny, czyli muszę się trzymać tak gdzieś mniej więcej. Czuję, że tam zaraz wyjdzie jakiś drań. Straszny, szkopski drań. Albo nie. Nie, czuję, że to będzie zasadzka. Zasadzka na Meinengasse. Tak bym nazwał odcinek, gdybym je tytułował. Ale nie tytułuję, bo z tym jest za dużo roboty, przynajmniej ja tak uważam. O, stąd na pewno wyjdą. Nie ma bata, muszą wyjść. Wychodź z tego bunkra, draniu. Nie, boję się, że mnie zajdą od tyłu, zaraz zrobię im wjazd na chatę. Open the door, bitch. Co się stało? Czyżbym to był ja? Skarbie, tylko nie to. A, gąsienica, spoko. A, to już myślałem, że coś tu się stało. Co masz dla mnie? Boże, jaką szybkość. Rommela, właśnie, tutaj Rommel to jest dowódca ogólnie armii niemieckiej. No i patrzcie, mówiłem, że zrobiłem gwiazd na chatę. Rommel to jest dowódca armii niemieckiej tutaj właśnie w Afryce Północnej, bodajże tak, północnej. Kto to jest? No, to jest pewnie jakiś inżynier czy coś w tym guście. Dobra, co mam zrobić? Kurde, nie kapslokiem. Zlokalizuj i zdetonuj niemieckie centrum zaopatrzenia. Także to teraz będzie ciekawa opcja. Podoba mi się. Schodzimy. Ała. O, super, mamy nawet systemy podziemne. Ale jazda.
Czegoś takiego nie było od pierwszej misji w Call of Duty Alien Assault. Zastanawia mnie, czemu Niemcy mają te maski tlenowe, nie? W sumie na burzę piaskową, okej, ale niektórzy nie mają, a też biegają. Dla lepszej widoczności, czy coś? Chyba tak. Zamknij drzwi, bo się boję, że mnie ktoś tam zajdzie od tyłu. Nie wiem, straszną mam fobię jakoś zachodzenia od tyłu. Bez skojarzy, moi drodzy, bez skojarzy. Sejwik. No, nie idzie tak źle, bo ja myślałem, że wiecie, że będzie coś ciężej mi szło, po tym przynajmniej, że... Zresztą, zobaczcie sobie, moi drodzy, ostatnią misję w Medal of Honor Allied Assault, która trwała bodajże 9 partów, albo więcej, nie wiem, na pewno nie mniej. I kurde, jestem z siebie dumny, że teraz mi tak fajnie idzie, bo to, co było w tej ostatniej misji, to był po prostu śmiech na sali. Jakbym mógł, to bym to przeszedł jeszcze raz, bo tamto, no nie wiem, czy do końca mi się to podoba. O, mechanicy nasi znajomi. Cholera, nie ma ammo! Nie ma ammo. Brak mi ammo, skarbie, brak mi ammo. Save the game. Także ja bym to jeszcze raz przeszedł, jakbym mógł. No ale nie chce mi się, więc... Więc nie będę przechodził. Bierz tu amunicję, synku. Dziwi mnie, że tutaj tyle ludzi niby strzela do mnie, nie? A, o właśnie, każdy ma taki karabinek maszynowy, a mi amunicji brakuje. Patrz, no. Nie mogę zabrać. To straszne. This is horrible. Horrible. Dobra. Sejwik. Kurde, mam jakąś teraz taką obsesję na punkcie strzelania sejwików. O nie, mechanicy. Mechanicy III Rzeszy. W ogóle teraz na historii uczymy się o Rzeszy. Nie trzeciej Rzeszy, tylko tej pierwszej. Znaczy pierwszej, drugiej albo... Nie wiem. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale poszerzę waszą wiedzę na temat historii. Geschichte, po niemiecku. To jest historia, Geschichte. O! Że... Kiedyś Niemcy nazywali się... Święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego. Coś takiego. Zerżnęli po prostu nazwę od tego. O, jakie lagi. Zerżnęli nazwę od Rzymian. Dobra, zaraz wracam. Okej, jestem już z wami. Ja muszę robić co chwilę takie, wiecie, takie małe stopniowe przerwy. O, polecia. Żeby... O kurde, ile was się tu zebrało? Jeszcze amunicji nie mam. O, nie ter. Amunition. I medikamenty. Medikamenty ostatnio miałem na niemieckim. To są w ogóle chyba leki. Medikamenty. Fajnie. Bardzo lubię poszerzać swój ten... Swój zakres wiedzy pod kątem niemieckim. Cholewcia. Robi się powoli ciężko. Dużo ich tu. O, cholewcia, za dużo. Too much. Come to me. Rozstrzelam was wszystkich. Wszystkich was rozstrzelam. Nie dajcie wam tak do śmiechu. Zapisik. Uff, nie, wkurza mnie to, że jak zapisuję, to od razu potem... Powiedzcie mi, że tutaj jest otwarte. Jezusiczku, nie! Wróć szybko. Odwróć, Hans, odwróć! Hans, nie mam ammo. Hans, excuse me. Fucking shit, odejdź od tych drzwi, synek. Ja muszę stąd wyjść, a zaraz to wszystko wybuchnie. Nie, zdążę. Jak myślicie? Muszę. Uciekaj! Będzie boom. No i boom. Było boom, tak? Wielkie boom zaliczone. Łapka w górę za wielkie boom. Sejwik? Nie! Jezus Maria. Nienawidzę tej gry. Więc, moi państwo, replay. Przepraszam, nie wiedziałem, że to się tak skończy. No muszę się przyzwyczaić, że nie załadowanie, tylko odejdź, Hans. Nie widzisz, że mam tu ważniejsze rzeczy do roboty niż borykanie się z tobą i twoimi koleżkami z III Rzeszy? Wracaj tu. Patrzcie, co za dran. Dziadyga. Dobra, teraz już sobie spokojnie wyjdę. Zatańczę makarenę. Makarena teraz. Dobra, nie zatańczę, bo już na mnie napastują jakieś szwabskie mędy. Szwabskie świnie, jak oni śmieją. Na mnie napastują. Na kilosa 53. Czy wy wiecie, kto ja jestem? Cały ekran się trzęsie, lol. Co mam teraz zrobić? Spotkanie z konwojem czołgu. Dzień dobry, najwyższy czas. Zdołaliście? No to jak zdołaliście, to ja się bardzo cieszę. Tym razem zapisywanie, nie załadowanie. Spoko, mogę na kapę? Tak, bitch, mogę. Dobra, znowu przerwa, tak? Bo to jest bodajże już koniec drugiej części. Aj, kurde, zimno w tym domu jest strasznie. Która godzina?
O, 21, fajnie. Nagrywamy po ciemku z kilosem. Stop.